to kolejna niedziela, w czasie której rozważamy wielkie rzeczy, które Chrystus przeżył, które Chrystus powiedział, które Chrystus oznajmił, objawił ludziom. Oto widzimy scenę, w czasie której po raz kolejny już faryzeusze, uczeni w piśmie, próbują złapać Chrystusa na jakimś fałszywym słupku, żeby móc go oskarżyć z nieznajomości czy ze sprzeczności z prawem, z nauką Starego Testamentu. Wiemy, że ten, który jest odwieczną mądrością, doskonale radzi sobie z tymi pułapkami, które faryzeusze próbują na niego zastawić, i podsumowuje w krótkich słowach, które powinny dla nas być wskazówką w dniu codziennym, że pierwszym przykazaniem jest miłość Boga, a drugim jest miłość bliźniego. Te dwa przykazania są w zasadzie jednym i tym samym. Prawdziwa miłość bliźniego wynika z prawdziwej miłości Bożej. Jeżeli ktoś chce kochać bliźniego, a jednocześnie nie kocha Pana Boga, to w ostateczności zawsze ta jego miłość do bliźniego będzie nieuporządkowana i zawsze będzie źródłem bardziej przekleństwa niż błogosławieństwa. Tak więc zawsze prawdziwa miłość bliźniego musi być i pochodzić od miłości Pana Boga. Pan Jezus również zaraz po tym zaczyna, sam przychodzi do kontrataku. Nie zadowala się tylko obroną przed zakłamanymi uczonymi w piśmie, którym nie chodzi o prawdę i Boga, o złapaniu Chrystusa na jakiejś nieścisłości, i pyta się Żydów, oznajmuje Żydom swoje własne bóstwo. Udowadnia Żydom, że Dawid, już król Dawid, był tym, który widział Mesjasza jako kogoś więcej niż tylko zwykłego proroka, jako kogoś, kto jest właściwie Panem, jest po prostu Panem Bogiem. W ten sposób Pan Jezus przygotowuje całe swoje otoczenie na objawienie prawdy o Trójce Przenajświętszej. Wiemy, że Żydzi tej prawdy nie uznali, odrzucili Pana Jezusa, tym samym wiarę w prawdziwego Boga, i czynią to aż do tej pory, podobnie jak wielu innych, jak chociażby muzułmanie. Wiara w Trójce Przenajświętszą jest wiarą chrześcijańską, jest podstawą wiary chrześcijańskiej. Bez niej nikt nie może nazywać się ani katolikiem, ani chrześcijaninem. Każdy, kto nie uznaje w Bogu, w Chrystusie Boga, ten jest kłamcą, ten nie zna prawdziwie Pana Boga, ten jest kimś, kto mówi tylko, że wierzy, ale tak naprawdę prawdziwej wiary nie ma. Jak wielką cenę niejednokrotnie w przeszłości chrześcijanie płacili za wierność Chrystusowi, wierność wierze w Trójcę Przenajświętszą, to się okazuje chociażby na przykładzie jutrzejszego święta Matki Boskiej od wykupu niewolników. Ktoś by mógł zarzucić, że to święto jest w jakimś sensie archaiczne, bo przecież to święto powstało i zakon Mercedariuszy powstał w średniowiecznej Hiszpanii po to, żeby wykupywać chrześcijan z rąk Saracenów. Ktoś by mógł powiedzieć, że takie rzeczy nie zdarzają się, przynajmniej tak często jak wcześniej. Jednak to święto jest bardzo aktualne, bo drugim takim, można powiedzieć, bardziej wzniosłym tajemnicą, którą jutro świętujemy, jest właśnie wykup od niewolnictwa, ale niewolnictwo przede wszystkim grzechu, niewolnictwa szatana. Bardzo pięknie mówi o tym modlitwa z jutrzejszego święta, która nie tylko wspomina o poganach, ale również o tym, że diabeł prawdziwie jest tym, który posiada ten świat, i od niego musimy być wykupieni, od niego musimy uciekać i od niego potrzebujemy być wyzwoleni przez Najświętszą Marię Pannę. Tak więc ci wielcy założyciele tego zakonu, święty Piotr Nolasco, Raimund z Peñafort i król Aragonii Jakub, założyli zakon, można powiedzieć, nie tylko po to, żeby chrześcijan odzyskiwać z niewoli saracyńskiej, ale bardziej jeszcze, żeby chrześcijan wykupywać z niewoli grzechu, z niewoli szatana. Tym samym to święto jutrzejsze nie jest wcale archaiczne, a jest świętem jak najbardiej aktualnym, które musimy obchodzić jako święto nas samych, tych, którzy są zniewoleni przez grzech, przez diabła. Można powiedzieć, że to święto jest bardziej aktualne niż kiedykolwiek, bo i królestwo szatana i grzechu jest bardziej
potężny, jest tak potężny, jak nie było nigdy przedtem. Na całym świecie widzimy to Królestwo Szatana triumfujące nad Kościołem Bożym, nad Chrystusem, tak by się mogło wydawać, w całej okazałości. Musimy zdawać sobie sprawę z tej ogromnej, zaciętej walki, jaka toczy się na co dzień w tym świecie. Musimy również uciekać się nie tylko do Matki Bożej, ale i do Wielkich Świętych, wreszcie do tego świętego, którego obchodzimy święto w sobotę przyszłą, świętego Michała Archanioła, który jako pierwszy został przywódcą wojsk niebiańskich, który sprzeciwił się szatanowi, jego pysze, jego buntowi przeciwko Panu Bogu. Mamy jeszcze parę dni do przygotowania się na to święto, które jest świętem całego Kościoła, ponieważ święty Michał jest patronem Kościoła Bożego, Kościoła szczególnie wojącego. Jego odwaga, jego wstręt, nienawiść do buntu przeciwko Panu Bogu jest tym, co potrzebujemy u Niego wybłagać. Nasze życie jest ciągłym wojowaniem, musimy o tym pamiętać. Ewangelia, którą czytaliśmy dzisiaj, nie jest Ewangelią pokoju. Tam nie ma dialogu i pojednania pomiędzy Panem Jezusem a Żydami. Pan Jezus przyszedł na świat, a że jako znak, któremu sprzeciwiać się będą, jako ten, który zostanie odrzucony i ukrzyżowany. O tym On o tym wiedział, ale nie zawahał się ani jednej chwili, bo wiedział, że tylko poprzez krzyż może przyjść zbawienie dla całego świata. Bądźmy dobrymi żołnierzami, rycerzami chrystusowymi, tymi, którzy pod sztandarem Niepokalanej, pod sztandarem świętego Michała Archanioła dzielnie walczą przede wszystkim z własną niewiarą i grzechem, a potem z niewiarą i grzechem, który jest na całym świecie. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niepokalane serce, Maryjo.